uwagę w dziejach Nagrody Maskiewicza, że przyznaliśmy nagrodę, a musieliśmy rok poczekać z jej wręczeniem. Kiedy dzisiaj przybierałem się do laudacji przygotowanej już na tę okoliczność w zeszłym roku, to stwierdziłem, że po tym roku właściwie mogłem spokojnie zastąpić ją jednym gestem. No i widzicie, przez ten rok nas zdarzało się tyle rzeczy, które potwierdzają trafność wyboru ubiegłorocznego, że właściwie rozumie się on sam przez się, ale oczywiście jest zaszczytem, z którego nie zrezygnuję, uzasadnienie, choćby w najbardziej zmienny sposób, dlaczego właśnie ta książka w przekonaniu kapituły w roku ubiegłym zasłużyła na Nagrodę Mackiewicza. Roztrzaskane lustro to jest suma wiedzy, to nie jest książka zwykła, to jest książka bardzo solidnie sumująca właśnie wiedzę naszą o tym końcu cywilizacji, zachodniej, który możemy już w tej chwili nie prorokować, tylko diagnozować, a troszkę też by już jako diagnozować jako zdarzenie, które właściwie nastąpiło i zastanawiać się nad jego skutkami. I tutaj taki fachowy, porządny laudator z należytym wykształceniem powinien wymienić licznych autorów, którzy tematem zmierzchu zachodu i końca zachodu się zajmowali i streścić ich poglądy i w tym wszystkim osadzić książkę profesora Raszkowskiego i pokazać, ile któremu zawdzięcza, a gdzie z którym wchodzi w spór i gdzie w dodatku te spory wygrywa. Na szczęście dla Państwa jestem bezstronnym felietonistą, który w dodatku ma ten argument na podorędziu, że może zasłonić swoje ewentualne braki w erudycji potrzebą zwięzłości i oszczędzania czasu, więc ograniczę się tylko do jednego dylematu, który się w tej całej literaturze o końcu Zachodu pojawia. A właściwie jest to pytanie, czy ta cywilizacja umiera sama z siebie, czy jest mordowana. Są, żeby ograniczyć się do przykładu rodaków, tam mamy z jednej strony Witkacego, który powiada, że zabija nas bydlęcość wszechogólna, zabija nas umasowienie społeczeństwa, zabija nas popkultura, która za jego czasów się tak nie nazywała, ale o niej już pisał, kultura masowych widowisk sportowych i przede wszystkim zatrata metafizycznej perspektywy. A z drugiej strony mamy, powiedzmy, Zdziechowskiego, który jednak wskazuje konkretnych morderców cywilizacji Zachodu. Otóż profesor Raszkowski raczej jest z tej drugiej szkoły, to znaczy on nie ukrywa, że to lustro ktoś rozbił. Ono się samo nie roztrzaskało. I wskazuje, opisując doskonale całą historię tego, co zostało roztrzaskane, bo książka już nawet gdyby traktować się tylko powiedzmy do jednej trzeciej jako taki rodzaj podręcznika historii, jest znakomitą syntezą dziejów naszej cywilizacji, jej źródeł, jej filarów. Opowiada o filozofii greckiej, opowiada o rzymskim prawie, opowiada o chrześcijańskich zasadach, o tym jak ten amalgamat tych trzech zasadniczych składników powstał, stopił się w kulturę, cywilizację Zachodu, więc wiemy, co straciliśmy, wiemy, co zostało roztrzaskane. Ale też opisuje to, w jaki sposób to lustro, o którym pisze tytułowie, jest niszczone. I przez to nie będę oczywiście streszczał książki, która jest bardzo obszerna, ale nie będzie żadnym zaskoczeniem dla nikogo z tu obecnych, jeżeli powiem, że dwa główne wątki, czy dwóch głównych morderców Zachodu, teoretycznie zupełnie powinnych, takich, którzy powinni pozostawiać śmiertelnie skłóceni ze sobą i w żadnym wypadku nie współpracować. To z jednej strony marksizm, materializm dialektyczny, z drugiej strony religia islamistyczna, zwłaszcza w tym wydaniu szczególnie fundamentalistyczny. I mamy tutaj tyle konkretów, że nawet człowieka, który jak ja zanurzony w pracy dziennikarskiej, co tydzień w naszym tygodniku podajemy kolejne rozliczne przykłady destrukcji Zachodu, powstawania instytucji celowo, bezwstydnie nie ukrywających swoich celów. Nawet taki człowiek, który na co dzień w tym wszystkim się zajmuje, kiedy te wszystkie kolejne fakty ma usystematyzowane, uszeregowane, tak jak je podaje w swojej syntezie profesor Raszkowski,
Nawet ja odczułem pewne zaskoczenie, muszę powiedzieć. Dla nieuprzedzonego czytelnika być może będzie to prawdziwy szok. Tak to lustro się samo nie rozbiło. Co jest tym lustrem? Oczywiście, nie wiem, czy będę tutaj w zgodzie z autorskim zamysłem, ale wydaje mi się, że należy ten tytuł interpretować jako roztrzaskaną prawdę. Lustro, które miało nam pokazać, kim naprawdę jesteśmy, jacy, jaki jest świat, to jest prawda. I tutaj profesor Roszkowski należy do wielkiego grona fundamentalistów, którzy w ogóle mówią, że istnieje prawda. Ponieważ jeśli się te wszystkie fakty pracowicie zebrane, usystematyzowane przez autora nagrodzonej książki, zbierze, jakby wyciśnie z nich samą istność. O co tutaj chodzi? Co jest obiektem tego szczególnego sojuszu dwóch sił, które wydaje się, że przeciwstawne są pod każdym względem i dzieli je wszystko, ale łącznie jest to jedno, chęć zniszczenia tej cywilizacji europejskiej, która istniała przez tysiące lat i która jeszcze jakieś ostatnie potrzeby wykonuje, ale już praktycznie została przez nich dobita, nie zgodnie z współpracy, ale takiej na zasadzie paktu Ribbentrop-Mołotow. No, żeby rzucić się sobie do gardła, te dwie siły najpierw chcą oczyścić przed sobą pole i zniszczyć to, co jest pomiędzy nimi. Więc celem tego sojuszu, tego światowego paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli między paktu marksistów i islamistów, jest prawda. Prawda taką, jaką kazali nam ją rozumieć greccy filozofowie, fundatorzy naszej cywilizacji. Prawda jako obiektywnie odkrywana rzeczywistość, a nie prawda jako słuszność, bo to znowu to, co łączy te dwie siły, które nas niszczą, to założenie algorytmiczne, że prawda jako taka nie istnieje, słuszność się liczy. Można tylko mieć nadzieję, że to roztrzaskane zwierciadło i tutaj ostatnie rozdziały książki profesora Roszkowskiego ładnie to szkicują i bardzo cenię, pokazując, jak fragmenty tego zwierciadła, jak z nami właśnie o królowej śniegu, gdzieś zapadają w rozmaitych miejscach, wpadają okruchy do serc i gdzieś odbudowuje się ta wiara w prawdę, ta potrzeba prawdy. Być może już w tej zagładzie Zachodu przeszliśmy pewien kryzys, po którym można dyskutować, czy jest możliwe odtworzenie tego, co zostało zniszczone. Metafora użyta w tytule zdaje się wskazywać, że nie. No, z tego szkła się nie sklei. Ale możliwe jest jakieś odrodzenie. I ta książka nie zamyka wcale nadziei, będąc książką brutalnie pokazującą rzeczywistość i w tej brutalności pokazywania rzeczywistości szalenie Mackiewiczowską, jest zarazem jednak książką, która nadziei nie odbiera, bo nadzieja zawsze ostatnio umiera. Także uznaliśmy z tych właśnie powodów, że jest to książka absolutnie z całej produkcji roku 2020, z całym szacunkiem dla wszystkich innych rozważanych autorów, ale z racji na swoją wagę, na swój rozmach, na ogrom pracy, który tam jest dokonany, w jakiś sposób też podsumowującej wiele poprzednich dokonań pana profesora, bo wmieszczą się w tej książce przecież tematy, o których wcześniej już pisał i książki te publikował. Uznaliśmy, że zdecydowanie ta książka warta jest nagrody Mackiewicza i nasz pastor na pewno by taki wybór pobłogosławił. Jeśli zjawi się pan profesor Roszkowski na sali, pograbuje ręce mu osobiście. Z jakichś powodów, no niestety, nie udaje nam się złapać kontaktu, nie dotarł, ale te gratulacje w takim razie zawieszą w tej chwili na tej sali. Dziękuję.